Jak wygląda przegląd samochodu osobowego? Przynajmniej większość kierowców doskonale wie. My dzisiaj jesteśmy w firmie KM Import, żeby przyjrzeć się przeglądowi naczepy. Naczepy też dość ciekawej, chyba najlepszej na rynku. Naczepy firmy Schmitz, którą u Was można kupić jako nową. Tak, oczywiście naczepa Schmitz jest jako firma jedną z najlepszych, a może i najlepszą firmą produkującą naczepy na rynku. Rzeczywiście te naczepy można u nas kupić oraz serwisować i o tym chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać. No właśnie, bo mogłoby się wydawać, że to właściwie potężny kawał stali z doczepionymi kołami i na dobrą sprawę ma tylko za zadanie przewozić rzeczy, przewozić towary. Natomiast patrząc na listę rzeczy do sprawdzenia przy takiej naczepie, no odnoszę wrażenie, że to jest cała masa różnych układów połączonych ze sobą układów, które trzeba co jakiś czas przejrzeć. Tak, lista, która musi być przejrzana podczas przeglądu diagnostycznego, przeglądu kontrolnego. No to jest lista kilkudziesięciu punktów i tutaj zadał Pan pytanie odnośnie tego kawału żelastwa. W tej chwili to nie jest kawał żelastwa, to jest naprawdę skomplikowany układ pneumatyczny, układ zawieszenia, układ prowadzenia rolek, dachu i tym podobnych elementów. No to chodźmy może zobaczyć po kolei, jak wygląda sprawdzanie takiej naczepy, jakie punkty się kontroluje, no i co trzeba przejrzeć, żeby ta naczepa załadowana po brzegi bezpiecznie poruszała się po drogach. Oczywiście, chciałbym się Państwu zaprezentować, jak wygląda taki przegląd gwarancyjny naczepy Schmitz. Chciałbym notabene nadmienić, że przegląd gwarancyjny jest przeglądem, który należy dokonywać co 6 miesięcy, żeby nie utracić gwarancji. Czyli jakie punkty sprawdzamy po kolei, bo lista jest dosyć obszerna, od czego zaczynamy? W momencie, kiedy ciągnik jest spięty z naczepą, zaczynamy od sprawdzenia po pierwsze tego połączenia ciągnika z naczepą, czyli przewody pneumatyczne, zasilający przewód sterujący. W dalszej kolejności sprawdzamy oświetlenie w naczepie, no a później wyczepiamy ciągnik i będziemy sprawdzać kolejne elementy. Czyli na samym początku wygląda to tak, że sprawdzamy same połączenia przewodów, szczelność tych przewodów, szczelność gniazd. Jeżeli chodzi o oświetlenie, sprawdzamy, czy wszystkie żarówki świecą, czy nie ma żadnego zwarcia, przebicia. Kolejnym elementem, który podlega kontroli, jest sprawdzenie stworzenia królewskiego, czyli elementu, który złącza, spaja naczepę z ciągnikiem siodłowym, z siodłem tego ciągnika. Sprawdzamy w przypadku stworzenia jego stan techniczny, na ile jest wyrobiony, tudzież sprawny, czy nie ma pęknięć. Sprawdzamy jego wymiary, do tego celu stosujemy suchmiarkę. Czyli pierwsze elementy, te takie bardziej konstrukcyjne, mamy już przejrzane. Teraz przychodzi czas na bryłę zewnętrzną, na to poszycie, zwaną chyba w slangu kierowców firanką. Rzeczywiście poszycie nazywa się firanką. Akurat taką naczepę tutaj mamy i o tej naczepie będziemy mówić. Tą naczepę diagnozujemy. W przypadku firanki będziemy sprawdzać, czy nie ma wad wizualnych, czy firanka nie jest przedarta, nie jest zniszczona, czy samo suwanie dachu jest prawidłowe, czy suwanie tych firanek jest prawidłowe, czy zamocowanie kłonic również jest prawidłowe. No to wszystko musimy wizualnie sprawdzić, no i mechanicznie również, nie tylko wizualnie. Czyli patrzycie, czy nie ma pęknięć, ale patrzycie też, czy kierowca samemu faktycznie da radę tą potężną płachtę materiału odsunąć od tyłu do przodu. Tak, oczywiście. No, musimy pamiętać, że naczepy są użytkowane przez kierowców i zawsze to jest, właśnie w większości przypadków jest to jeden kierowca i ten jeden kierowca musi sobie poradzić przy załadunku, tudzież rozładunku, z zamocowaniem towaru, z dojściem do tego towaru. No musimy mu naczepę udostępnić sprawną. Kolejnym elementem bryły zewnętrznej, który podlega diagnozie, jest sprawdzenie elementów zamykania drzwi, jest sprawdzenie samej szczelności tych drzwi, czy uszczelka nie jest zniszczona, czy nie jest ta guma zmurszała, jest sprawdzenie zamków, jest sprawdzenie no wszystkich elementów zawiasów, czy nie są czasem porzewiałe, czy nigdzie nie dostaje się woda, bo no musimy pamiętać, że kierowca bardzo często
wozi na przykład papier i znamy przypadki, że jeżeli była jakakolwiek nieszczelność, nawet drobna, no to papier po prostu ulega zawilgoceniu i jest niezdatny do użycia. Firanka odjechała, otworzyliśmy sobie też tylne drzwi, no i okazało się, że z dachu jednak kapie woda. Co w takim momencie? Tak, rzeczywiście kapie woda, no i po to jest ten przegląd gwarancyjny, żebyśmy mogli zweryfikować, czy wszystko jest okej. Ta sytuacja, ewidentnie nie ustawiona w żaden sposób, pokazała, że rzeczywiście dach jest wadliwy. W takiej sytuacji co robimy? No w takiej sytuacji, jeżeli naczepa jest nowa, ta naczepa jest naczepą dwuletnią, kontaktujemy się z centralą Schmitza i oni podejmują decyzję odnośnie gwarancji, czy będzie to uznana gwarancji, czy nie. My wykonujemy stosowną dokumentację i naprawiamy tą naczepę. Jesteście w stanie jakby na miejscu ten dach załatać? Najpierw oczywiście musimy całą dokumentację spisać według naszego uznania, co było ewentualną przyczyną, jaki jest ten rzeczywisty skutek, czy to jest rozdarcie, czy to jest pęknięcie. Musimy dokumentację zdjęciową wykonać, no i oczywiście naprawiamy. To przejdźmy teraz nieco niżej, przejdźmy do podwozia, no bo tutaj też się sporo dzieje. Co tutaj trzeba sprawdzić? Podwozie to już jest bardziej skomplikowany element. Tutaj wiedza i umiejętności, czyli kompetencje naszych pracowników są bardzo istotne, bo to, o czym powiedzieliśmy na samym początku, że nie jest to zwykła blacha, nie jest to zwykły element tylko i wyłącznie stricte stalowy, powoduje, że mechanicy sprawdzają cały układ pneumatyczny, że mechanicy sprawdzają zawieszenie naczepy, sprawdzają ogumienie, sprawdzają stan powietrza w ogumieniu, podnoszenie osi i tym podobne elementy. Między innymi też dokręcanie kół. Mieliśmy tutaj specjalne narzędzie, specjalny klucz. Tych śrub jest cała masa. Sprawdza się każdą? Oczywiście nie możemy sobie pozwolić, żeby nie sprawdzić wszystkich śrub. Wszystkie śruby muszą być sprawdzone i my to wykonujemy. Do tego stosujemy narzędzia, no powiem, z najwyższej półki. Są to naprawdę narzędzia, bez których no, nie dalibyśmy rady. Mówimy tutaj o konkretnych wartościach, o wartościach 600 Nm plus minus 30 Nm. Bez specjalistycznych narzędzi nie jesteśmy w stanie tego sprawdzić. Kiedy już naczepa przeszła te elementy, co jeszcze sprawdzamy? Czy przyszedł czas na jeszcze jakąś diagnostykę? Kolejnym elementem diagnostyki jest podłączenie komputera diagnostycznego i sprawdzenie, jak ta naczepa zachowywała się w przeszłości. Ponieważ z komputera diagnostycznego, o czym mówiliśmy w poprzednich odcinkach, jesteśmy w stanie wyłuskać bardzo dużo informacji, na przykład o przeciążeniu tej naczepy na jakimś odcinku trasy, na przykład o tym, czy jakieś błędy się pojawiały i tym podobne rzeczy. I mamy też rolki, na których możemy sprawdzić, jak działa na przykład system hamulcowy. To oprogramowanie, ten osprzęt, który posiadamy, jest również najwyższej klasy profesjonalnym oprogramowaniem firmy Quantum. Sprawdzamy zawieszenie, sprawdzamy opory toczenia, sprawdzamy, czy opona właściwie pracuje, czy osie właściwie pracują. Jeżeli chodzi o podnoszenie osi, to sprawdzamy, jak ten cały układ pneumatyczny funkcjonuje. Sprawdzamy funkcjonowanie elementów mechanicznych, sprawdzamy funkcjonowanie i stan techniczny elementów pneumatycznych. Jeżeli chodzi o tarcze i klocki, dokonujemy kontroli grubości tarcz, kontroli zużycia klocków. W przypadku tarcz sprawdzamy to mikrometrem, w przypadku klocków określamy procentową wartość zużycia i jesteśmy w stanie powiedzieć, czy ten oto element no, wpływający bądź co bądź na bezpieczeństwo jest sprawny, czy też wymaga no, już naszej interwencji. Naczepy już mamy dokładnie przejrzaną, sprawdziliśmy chyba właściwie wszystkie możliwe systemy, a tutaj kryje się taka dosyć charakterystyczna czarna książka. To jest historia tej naczepy? Tak, czarna książka jest książką gwarancyjną. Każdy klient, który kupuje naczepę, kupuje w KM Import, kupuje gdziekolwiek indziej, dostaje taką książkę gwarancyjną i ta książka jest książką respektowaną na całym świecie we wszystkich autoryzowanych serwisach Schmitza. Po dokonanej diagnozie, po dokonanej kontroli w dniu dzisiejszym przybijamy, sygnujemy naszą firmą tutaj pieczątkę. Klient na takiej podstawie może ruszać świat i jest zapewniony, że po pierwsze przegląd był wykonany dobrze, a po drugie gdziekolwiek nie zajedzie na świecie, ta książka jego obliguje do
kolejnego dalszego przeglądu w oparciu o ten dzisiejszy wykonany. Rozmawialiśmy dzisiaj o naczepie typu firanka, jak to mówią w slangu kierowcy ciężarówek, ale to nie jedyny typ naczepy marki Schmitz, którą wy możecie serwisować, no bo mogą też przyjeżdżać także inne. Oczywiście Schmitz Cargo Bull posiada szeroki wachlarz swoich produktów. No i my jako autoryzowany serwis świadczymy usługi kompleksowe, czyli serwisujemy wszelakie naczepy Schmitza jako ta autoryzacja. Oczywiście mamy prawo dokonywać takich przeglądów, my się pod tym podpisujemy. To na koniec powiedzmy jeszcze, ile taka usługa kosztuje, no i jak często trzeba ten przegląd wykonywać? Usługa diagnozy takiej naczepy to jest usługa, która powinna być wykonywana raz na pół roku i to jest o tyle istotne, że taki przegląd jest niejako obligum wymagane przez Schmitz Cargo Bull. To nie my ustaliliśmy te warunki są ustalone dla całej marki Schmitz i co 6 miesięcy wykonany przegląd kosztuje 250 zł netto i myślę, że to są pieniądze, które są całkowicie do zaakceptowania przez przewoźników, ale przede wszystkim gwarantujące bezpieczeństwo przewożonych towarów, bo no to jest najważniejsze w tym momencie.